Jeśli po dysku walają ci się dziesiątki, a nawet setki nieukończonych pomysłów muzycznych, ten film jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, w jaki sposób sfinalizować wszystkie swoje zaczęte pomysły muzyczne. Zapraszam do oglądania. Witaj na kanale Surrounded Audio. Jeśli chcesz dołączyć do grona ambitnych, rozwijających się producentów muzycznych, którzy stale doskonalą swoje możliwości umiejętności rozwijając swoje kariery, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij też tą małą ikonkę dzwoneczka, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Wbij też koniecznie na fejsa, na naszą grupę facebookową oraz na fanpage Serendet Audio. Na końcu filmu znajdziesz naprawdę kluczowe, bonusowe informacje na temat tego, jak podjąć decyzję, kiedy nasz utwór jest właściwie skończony. Dlatego koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. No to cóż, do dzieła! Krok pierwszy. Wybierz sobie jeden utwór, który naprawdę chcesz skończyć, ale pracujesz nad nim jakiegoś czasu i nie jesteś w stanie doprowadzić go tak do 100% ukończenia. Krok drugi. Przesłuchaj utwór tylko jeden raz, od początku do końca, wypisując sobie na kartce wszystkie uwagi, które przychodzą ci do głowy, czyli po prostu co wymaga poprawy. Krok trzeci jest bardzo ważny, a w zasadzie najważniejszy. Teraz narysuj sobie podobny schemat do tego, który widzisz właśnie na ekranie. Mamy tutaj dwie osie: wysiłek i czas potrzebny do zrobienia danej poprawki oraz wpływ, jaki ma ona na zadowolenie słuchacza, odbiorcy naszego utworu musisz przyporządkować swoje uwagi na temat utworu do odpowiednich pól. Kwadrat A odpowiada za rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na odbiór utworu i będą bardzo zauważalne, a także wymagają takiego relatywnie małego nakładu pracy i tymi sprawami zajmiesz się w pierwszej kolejności. Kwadrat B to rzeczy, które również są proste do zrobienia, ale będą mniej zauważalne dla słuchacza i zajmij się nimi po zrobieniu wszystkiego z sekcji A. Kwadrat C to rzeczy, które wymagają dużego nakładu pracy, ale też będą miały duży wpływ na utwór i zrób je jako trzecie w kolejności, ale tylko tyle, na ile starczy ci siły woli i umiejętności. Niektóre z tych rzeczy mogą cię czasami przerosnąć i nie forsuj ich na siłę w trakcie tworzenia poprawek, bo proces utworu może wydłużyć się w nieskończoność. Kwadrat D to rzeczy, którymi definitywnie nie będziemy się zajmować, gdyż są to rzeczy, które wymagają dużego poświęcenia, dużego nakładu pracy, ale w praktyce tylko ty na te szczegóły zwrócisz uwagę, więc po co w ogóle się tym zajmować? Warto też pamiętać, że każda rzecz, którą robisz, ma potencjał, żeby poprawić Twój utwór, ale także, żeby go potencjalnie zniszczyć albo po prostu popsuć. Warto więc ograniczyć liczbę wprowadzanych poprawek. Teraz czas na krok czwarty, czyli stworzenie checklisty, takiego swoistego planu działania, yy, i wraz z postępami prac będziesz sobie po prostu odhaczał te punkty, i w ten sposób bardziej zmotywujesz się do, do działania, widząc, że no, robisz cały czas postępy ze swoim miksem. Rzecz jasna, może zdarzyć się, że dane poprawki będą wymagały pewnych działań, zanim będziesz mógł je wprowadzić, dlatego ustaw sobie e, też je w odpowiedniej kolejności. E, wiadomo, no nie musimy się ściśle trzymać dokładnie e, tych kwadratów, ważne żeby postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i jakąś taką po prostu logiką. Zanim przejdziemy do kroku piątego, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Patronom wspierającym Surrounded Audio w serwisie Patronite. Jeśli Ty też chciałbyś zyskać dostęp do ciekawych bonusów i zostać naszym Patronem, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu, który właśnie powinien się wyświetlić w karcie w prawym górnym rogu ekranu, a także znajdziesz link w opisie filmu. Dobrze, to teraz czas na najważniejszy krok piąty. Po kolei realizuj swoje wszystkie sugestie do utworu i poprawki w miarę szybko i kieruj się głównie takim swoim wewnętrznym instynktem. Pamiętaj, że to nieprawda, że tylko takie najbardziej czasochłonne, yy, trudne działania przynoszą najwięcej efektów. Często jest właśnie przeciwnie. Totalnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że ciężka praca to najlepszy efekt. Teraz powstaje kluczowe pytanie: Jak właściwie ocenić, czy Twój mix już jest gotowy? Więc tutaj jest czas na obiecany wcześniej bonusowy krok, który pozwoli Ci stwierdzić, czy Twój utwór wymaga jeszcze więcej pracy i właściwie, czy już jest skończony? Krok szósty: ustal odpowiednią definicję jakości, według której stwierdzisz, że Twój utwór już jest tak definitywnie, absolutnie skończony. Jeśli ta definicja nie będzie dobrze dopasowana do Ciebie i Twojego charakteru, to niestety nigdy właściwie nie skończysz żadnego utworu, a przecież chodzi o to, żebyś jak najbardziej rozwijał i tworzył jak najwięcej kolejnych utworów. Pierwszą, najmniej taką pomocną kategorią, są twoje myśli, które opierają się na zgadywaniu myśli i gustów innych ludzi. Na przykład, utwór jest skończony, bo wytwórnia X na pewno go polubi, lub też nie jest skończony, bo żadna wytwórnia go po prostu nie będzie chciała. Podobnie, niezbyt korzystne myśli są takie, że moim znajomym na pewno się spodoba i muszą to usłyszeć, lub odwrotnie, utwór chyba już jest ok, bo nie będę zawstydzony, jak puszczę go innym. Tego typu myśli będą się pojawiać, ale ja radziłbym je ignorować i się w ogóle na nich nie skupiać. Drugą kategorię stanowią myśli skupione na Twoich osobistych odczuciach i wrażeniach. Na przykład utwór jest dobry, bo czuję się podekscytowany, słuchając go, chętnie zagrałbym go na imprezie, nie nudzę się, słuchając go, albo uznaję utwór za świetny, bo aż dziwne, że ja coś takiego wyprodukowałem niemożliwe. Może być też odwrotnie, czyli uznasz swój utwór za badziewię, które jest niewarte pokazania światu, bo po prostu utwór przestał Ci się nagle podobać. Niekoniecznie to są zawsze złe myśli. Na pewno są lepsze niż pierwsza kategoria, ale są bardzo subiektywne. A pamiętaj, że Twoje wrażenia mogą zmieniać się jak w kalejdoskopie. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę, więc nie wierz im tak bezkrytycznie i w 100%. Trzecia, nieco lepsza od poprzednich dwóch kategoria to opieranie. Yy, Skończenia utworu na tym, co jest obecnie na rynku. Yy, chodzi o porównywanie swojej własnej muzyki do innych utworów. Mogą to być wszelkie myśli typu utwór jest skończony, gdy brzmi profesjonalnie, gdy ma podobną energię i mix do utworu X, gdy brzmi wystarczająco czysto i tak dalej. Tutaj jednak też pojawia się problem, gdyż co dokładnie dla ciebie oznacza, że utwór brzmi profesjonalnie. Co to znaczy, że utwór ma równie dobrą energię albo melodię yy, jak kawałek Twojego ulubionego producenta muzycznego? Ogólnie to jest takie masło myślane, bo uznajemy, że utwór jest dobrej jakości, gdy jest profesjonalnej dobrej jakości. Poza tym nie jesteś obiektywny w stosunku do swojego własnego utworu, gdyż jest to Twoje własne dzieło, a warunkując ukończenie utworu od osiągnięcia takiego poziomu tak zwanego profesjonalizmu, jak dany producent, możesz być w stosunku do siebie znacznie zbyt surowy. Pamiętaj, że oceniasz cudzy utwór zupełnie inaczej niż swój i dużo więcej wymagasz od swojej muzyki. Przyjęcie kryterium ukończenia utworu z trzeciej kategorii będzie dla ciebie bardzo frustrujące i może sprawić, że nigdy nie uznasz, że twój utwór jest gotowy. Znaczy, wszystko zależy od twojego charakteru. Czwarta kategoria jest zdecydowanie lepsza według mnie niż wszystkie pozostałe trzy kategorie. Gdyż skupia się na muzyce samej w sobie, mianowicie utwór jest skończony i dobrej jakości, kiedy wstępne emocje, założenia i idee, które chciałem przekazać słuchaczowi, są dobrze wyrażone w utworze po prostu. W utworze nie brakuje żadnego istotnego elementu i nie przychodzi mi, nie przychodzi mi do głowy nic, co mógłbym dodać, co mógłbym jakoś tak znacznie ulepszyć. Innym dobrym podejściem jest też uznanie, że utwór jest dobrze zrobiony, jak na mój obecny poziom wiedzy, umiejętności, czyli w pewnym sensie godzimy się na to, że nie jesteśmy perfekcyjni i że satysfakcjonuje nas sam fakt robienia postępów i ukończenia kolejnego utworu. Ostatnia kategoria jest prawdopodobnie najlepsza i skupia się na tworzeniu muzyki jako na takim procesie. Dobrą oznaką, że utwór jest gotowy, może być fakt, że wprowadzamy do niego już tylko bardzo drobne, takie szczegółowe modyfikacje. Dobrym zwyczajem jest też ustalenie sobie deadline'u, granicznej daty, której po prostu nie wolno nam przekroczyć i utwór jest gotowy, kiedy skończy nam się dostępny czas. Że ewentualnie możemy pozwolić sobie na przekroczenie go na przykład o 2 albo 3 dni, ale ani dnia więcej. Możemy też ustalić sobie bardzo konkretne kryteria ukończenia utworu, na przykład ma wszystkie wymagane sekcje, trwa określoną liczbę minut yy, i każdy dźwięk jest wyraźnie słyszalny i spełnia swoją rolę. Jednak moim ulubionym sposobem na zakończenie utworu jest po prostu powiedzenie sobie: Zrobiłem wszystkie niezbędne ulepszenia z mojej checklisty, utwór jest gotowy. Yy, jeszcze jednym, wartym rozważenia krokiem może być obejrzenie mojego filmiku na temat perfekcjonizmu, oczywiście jeśli go jeszcze nie widziałeś, powinien właśnie dzisiaj pojawić w karcie w prawym górnym rogu ekranu. A jeśli chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy na temat tworzenia muzyki, koniecznie zostaw subskrypcję, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu, a także zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich pozostałych, poprzednich filmów yy, Surrounded Audio. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, hej!